Cześć wszystkim, witam w moim nowym filmie. Dzisiaj powrót do klasyka. Jak wiecie, ostatnio materiały, które wam publikowałem, zajmowały się nieco inną tematyką, nieco innym jej kierunkiem, nieco innym nurtem nieznanego niż to, co jako klasyka jest na naszym kanale, czyli temat UFO i obcych, ale to wcale nie znaczy, że on został odstawiony na boczny tor i go nie będzie, a my ruszymy gdzieś tam zupełnie innym torem, innym kierunkiem. Tak oczywiście nie jest. Ja bardzo chętnie wracam do tej tematyki, ponieważ ona no nie tylko z tego powodu, że leży u źródeł początków naszego kanału, ale też jest niezwykle dla mnie ciekawa i na pewno nie uda się nam jej zakończyć. Właśnie to jest właśnie ta dobra strona nieznanego, że zawsze potrafi wywołać dreszczyk emocji i zastanowić nas, zmusić tak naprawdę do zastanowienia się nad otaczającą nas rzeczywistością. Ja jeszcze może tak krótko, zanim rozpocznę, to zwrócę uwagę na to, że zbliżamy się do 10-lecia kanału. Nastąpi to w styczniu i ja wtedy, mam nadzieję, uda mi się przygotować jakiś ciekawy właśnie program, jeżeli chodzi właśnie o tą klasykę tematu. A dzisiaj opowiemy sobie troszeczkę, czy też podyskutujemy na temat naszych procedur pokładowych. To już 11. odsłona tej tematyki. Ona, powiem wam, wywoła bardzo duże zainteresowanie tutaj. Ja też jestem nie mniej tym tematem zaszokowany i zainspirowany, jak i też moja ciekawość w tym kierunku idąca no jeszcze nie została zaspokojona, aczkolwiek powiem wam, że materiały, na których ja się w tych procedurach opierałem, w 80% pochodziły z tej pozycji, z pozycji Davida Jacobsa, czy Jacobsa, Alien, hybrydy i taki napis tutaj, oni są wśród nas. Jest to niezwykła pozycja, jedna z kilku, które pan Jacobs, czy też Jacobs napisał. I to, jeśli się nie mylę, była jego finalna, ostatnia pozycja, w której pokusił się o skoncentrowanie na wynikach swoich dochodzeń, które prowadził już od lat 60. Ja powiem wam, że a w 75 roku napisał pierwszą książkę dotyczącą tej tematyki. Ona się nieco różni w narracji od tej, które są dzisiaj pisane. Jak sam autor twierdzi, polega to po prostu na tym, że on też w czasie swoich badań wieloletnich też musiał kilkakrotnie zmienić swoje zapatrywanie na ten temat, ponieważ dochodziły nowe informacje, które po prostu przewracały całą koncepcję do góry nogami. To jest normalne, to jest właśnie, ja nazywam to rozwojem, gdy zauważcie, że często jest tak, że my tkwimy w naszych przekonaniach, tkwimy w naszych jakby stoimy murem za czymś, za jakąś tezą czy tendencją, a no, świat idzie do przodu, świat jest w ciągłej transformacji i dochodzą często informacje, które niestety no, zmuszają nas do
pomyślenia i zastanowienia się nad tym, czy kierunek przez nas obrany jeszcze jest aktualny właśnie na skutek tych najnowszych wydarzeń. I tak już po prostu jest, to jest rozwój. Jeżeli będziemy w stanie nasze szare komórki zmusić do pracy lub też wykazać się elastycznością umysłu, to na pewno zajdziemy dalej, niż będziemy trzymać się jakichś twardych, ugruntowanych pozycji, które z racji faktów już niestety nie mają racji bytu. Więc ja dzisiaj postanowiłem troszeczkę sobie właśnie porozmawiać nad tym, jaka jest przyszłość owej nas właściwie, naszej tutaj cywilizacji, jeżeli przyjmiemy, że rzeczywiście zostaliśmy, że został nawiązany z nami kontakt, nawiązany z nami, nie my nawiązaliśmy kontakt, tylko z nami został nawiązany na poziomie, czy też na płaszczyźnie, z której my nie zdajemy sobie nawet sprawy. I tu zaczyna się właśnie ten problem, ponieważ taki rodzaj kontaktu można tylko zakwalifikować jako inwazja, jeżeli ktoś pojawia się u kogoś incognito, nie chce być rozpoznany, nic nie wiadomo o jego celach, nie wiadomo po co się w ogóle tu pojawił, no to niestety trzeba wyjść z założenia, że nie ma zbytnio dobrych zamiarów wobec nas. Aczkolwiek nasz gatunek pokazał w przeszłości, że nie jesteśmy istotami pokojowymi, że rzeczywiście potrafimy tutaj dokonać poważnych destrukcji otaczającej nas rzeczywistości. Nasza planeta to jakby masę po sobie następujących konfliktów. Nasza cała historia to jeden wielki konflikt, aczkolwiek kiedy zaczniemy się zagłębiać w genezy owych konfliktów, to zawsze okazuje się, że gdzieś tam za tą kurtyną, za tą mgłą coś stoi, jakiś rodzaj siły, jakiś rodzaj inteligencji, który niestety popycha nas w tym kierunku i my od wieków, prawieków, nawet od eonów, powiedzmy, nie potrafimy się przeciwstawić tym siłom, tak to by wyglądało. Ale tu wszystko o tym wiemy, więc wracamy może do naszych procedur pokładowych. Ja tutaj jeszcze taka mała uwaga dla wszystkich, którzy od tej chwili, od tego momentu zaczęli oglądać tą procedurę, czy też cykl procedury pokładowe, czy też ten specjalny odcinek. No to zachęcam do wysłuchania przynajmniej dwóch pierwszych, a pierwszego to już na pewno, aby wiedzieć po prostu o co w tym chodzi, gdyż tematy, które są tu poruszane, mogą być tak dla kogoś, kto tak poprzecznie wskoczył na pociąg, no niestety nieco niezrozumiałe. Więc ja powiem Wam, że na końcu tych swoich dywagacji i po przedstawieniu wielu różnych konkretnych przypadków, jeżeli chodzi o kontakt z obcymi, pan Jacobs, a niech będzie Jacobs, ja zawsze lubię, powiem Wam, czytać tak jak piszę, tak też niki różne w internecie się najlepiej czyta i nikt z tym, każdy pisze tak jak pisze, a czytamy tak jak się nauczyliśmy czytać. My zawsze próbujemy w naszej wypływie, naszej inteligencji przeczytać tak jak się podobnież ma to czytać, no, z czego różne problemy wychodzą. Niektórzy są niezadowoleni z takiego obrotu sprawy, no niektórych to może śmieszyć i tak dalej, no ale niestety tak już jest, że no co by to było, wyobraźcie sobie, że mielibyśmy teraz jakieś chińskie imiona i nazwiska tutaj odczytywać, wypisane tymi świetnymi znaczkami właśnie rodem z kraju środka, no to dopiero byłoby. Dlatego mi się wydaje, że Jakobs jest chyba najbardziej uniwersalnym tutaj autorem, też dla wszystkich, którzy by chcieli tą książkę gdzieś pozyskać albo dostać, to na pewno dla tych, którzy to
David M. Jacobs, więc będzie łatwiej zapamiętać. Tak mi się po prostu wydaje, takie mam doświadczenie, jeżeli chodzi o tego typu przekaz informatyczny. Nam bardziej utkwi w pamięci. No więc właśnie, co nam utkwiło w pamięci w naszych procedurach pokładowych? Otóż jak wiecie, według właśnie tej narracji mamy do czynienia z jakimś dziwnym programem, z jakimś dziwnym, jakąś dziwną akcją inteligencji, która nie daje się uchwycić, która nie daje się w żaden sposób ani ocenić. Wiemy tylko, że prowadzi jakiś rodzaj agendy, wdraża, realizuje jakiś plan bezpośrednio związany z nami. I to jest właśnie ta główna gałąź tej problematyki, gdyż my sami nie jesteśmy w stanie stwierdzić, do czego to, jaki plan skrywają czy też wdrażają bez praktycznie naszej zgody tutaj, na naszej planecie. Na pierwszy rzut oka wyda się to troszeczkę absurdalne, no bo jak już sama akceptacja istnienia obcych inteligencji, no nie jest łatwa do przekazania, aczkolwiek świat zmienił się i wiemy, że dzisiaj już mówimy o tym, jesteśmy w stanie, to jest właśnie już ten taki plus, jesteśmy w stanie o tym porozmawiać również w kręgach naukowych, natomiast cały czas trzymamy się pewnego dogmatu, który twierdzi, że tak, że obcy na pewno istnieją, że na pewno gdzieś tam w kosmosie są jakieś inteligentne cywilizacje, ale na pewno nie ma ich tutaj. Przyczyna jest bardzo prosta. Po prostu dystans, który nas dzieli, jest tak wielki, tak gigantyczny, że żadni obcy nie są w stanie tutaj po prostu dotrzeć, ponieważ no, ta otchłań przestrzeni kosmicznej jest najlepszą granicą, największą, najcięższą, nie do pokonania w tej chwili barierą, która no, powoduje, że jesteśmy tutaj sami w naszym układzie słonecznym i wokoło nas, a choćby i nawet w najbliższym otoczeniu jakieś cywilizacje się pojawiały naszym, to też ten dystans jest tak gigantycznie duży, że nie jesteśmy w stanie go przebić. I to jest właśnie tu ten fenomen, że my przekładamy ten sposób narracji i myślenia na zupełnie inną inteligencję. Inteligencję, która rozwinęła się być może w zupełnie innych warunkach, która obrała być może zupełnie, prawdopodobnie, być może tylko prawdopodobnie, zupełnie inną drogę rozwoju niż my, którego organizmy różnią się od nas, których intelekt pracuje być może na zupełnie innych wartościach. I tym jeszcze dochodzi do tego otchłań czasu. Można wyjść z założenia, że przedstawiciele takiej inteligencji są rasą o wiele starszą od nas i ich rozwój technologiczny też jest zupełnie inny niż nasz. I że skoro my o tym rozmawiamy, skoro zauważamy jakieś dziwne fenomeny w naszym niebie, które mogły być indycją właśnie dla ingerencji takiej inteligencji tu w naszą rzeczywistość, no to musimy dojść do wniosku, nie mamy innej możliwości, że jest to bardziej zaawansowana technika. Być może owi obcy dawno już poradzili sobie z pokonywaniem takich gigantycznych dystansów. I być może dystans wcale nie gra takiej roli dla nich jak dla nas, co nasza współczesna fizyka w tej chwili również potwierdza, że dystans jest tylko jednym z elementów, natomiast matematyka potrafi dystans ominąć. To jest właśnie coś ciekawego. I tutaj zwrócę Wam uwagę na pewne odkrycie, które niedawno, odkrycie, taka informacja, która dotarła, którą zauważyłem też w sieci oczywiście, ponieważ ja też nie jest tak, że Calwit czyta tylko książki. Również przeglądam sieć, również przeglądam strony, na których można sobie poczytać o różnych wynalazkach, czy też różne koncepcje
technologiczne się są przedstawiane. I tak ostatnio pojawiła się bardzo ciekawa koncepcja tutaj w Niemczech zresztą na temat napędu przyszłościowego właśnie takich pojazdów, powiedzmy, wszyscy nazywamy je typu UFO. I zwrócę uwagę na serię Star Trek, którą wszyscy na pewno znacie, oraz na to, że ów właśnie statek kosmiczny porusza się w takiej przestrzeni, którą tworzy wokół siebie, tak zwaną taką bańkę warpową i potrafi błyskawicznie pokonywać gigantyczne dystansy. Nie wychodząc, czy też nie w jakiś sposób nie stojąc w opozycji do znanej nam fizyki, ponieważ wszystko, co jest wewnątrz tego obszaru, tej bańki, kurczę, łyk, który tam prawa fizyki nadal są aktualne, czyli nie masz tego przekroczenia tych praw. Ja powiem wam, że jeden z naukowców przedstawił bardzo ciekawy koncept. Potwierdzono, że taki właśnie możliwość wytworzenia własnego uniwersum wokół jakiegoś obiektu i manipulowania przestrzenią, czyli dystansem, czyli można tą przestrzeń, powiedzmy, ewentualnie skrócić lub rozciągnąć, byłaby rozwiązaniem dla takich podróży. Ciekawostką jest to, że obliczono też moc generatora, która była potrzebna do wytworzenia takiego fenomenu wokoło jakiegoś, powiedzmy, obiektu o średnicy 100 metrów. I teraz powiem wam, że ja pamiętam, podobna koncepcja była już wcześniej dyskutowana i tam okazało się, że musiałaby być większa energia niż kilku gwiazd skoncentrowana, można było tak przestrzeń wygiąć do tego w takim stopniu, aby można było pokonać taki dystans. Teraz zostały te obliczenia skorygowane. Okazało się, że wystarczyłaby energia około 100 planet wielkości Jupitera. To jest na razie i tak gigantyczna energia, które one generują swoją masą. Już nie wnikajmy tam, jak to jest przeliczane, aby właśnie takie pole wytworzyć, ale to zobaczcie, co nam mówi, że skorygowano ilość potrzebnej energii do konstrukcji takiej maszyny, a to oznacza, że posunęliśmy się do przodu, gdyż zawsze tak było, że potrzebowaliśmy na początku bardzo dużych energii, a później w miarę jak system był coraz efektywniejszy, coraz więcej o nim wiedzieliśmy, potrafiliśmy zredukować pobór energii. Tak było z samochodami, które paliły bardzo dużo, a potem zaczęły spalać coraz mniej tej benzyny. Samoloty, które spalały bardzo dużo i leciały wolno, teraz spalają mniej, ale są szybciej. Więc to jest też leży w naszej naturze rzeczy. Jesteśmy coraz bardziej efektywniejsi. I to jest właśnie tu jest ten problem, że my, mimo tych wszystkich sposobów rozwoju, które znamy, przekładając to na obcych, na możliwy kontakt z obcymi, trzymamy się bardzo mocno tej klatki zbudowanej przez naszą fizykę i nie chcemy jej opuścić i też definiujemy tą fizyką poznaną przez nas możliwości obcych. Uważam, że nie ma to najmniejszego sensu, jeżeli będziemy chcieli rozmawiać o tego typu przypadkach. I teraz wracając właśnie do owych obcych, do owych procedur pokładowych, tu nasuwa się takie pierwsze pytanie. Po co oni to robią? Po co im taki wielki plan? Tak właśnie był jeden z odcinków procedur pogłatowych. Wielki plan. Do dzisiaj nie wiemy, czym jest ten wielki plan. Powiem wam, że hubrydy, które w nim brały udział, od których tak naprawdę te informacje pochodzą, również nie wiedziały, czym ten wielki plan jest, czym ta wielka operacja jest, tylko że
musi on zostać wykonany i że ludzie, czyli my, których oni zaangażowali do tego swojego planu, również muszą w tym kierunku myśleć i również są po to, ich funkcja polega na tym, aby ten plan zrealizować. I to, że za bardzo nie wiemy, czym ten plan, na czym ten plan polega, a z procedur pokutowych wynika, że obcy używają nas do, czy wykorzystują informacje, które posiadamy, do aplikacji i szkolenia swojej agendy, swoich byśmy nas nazwali ludzi, po to, aby mogli się poruszać w naszym społeczeństwie bez zwracania na siebie uwagi. I to właśnie już jest tutaj, właśnie można powiedzieć, że czerwona lampka może się zapalać, ponieważ jest to nic innego jak wnikanie w pewne społeczeństwo w sposób taki, aby ono nie mogło tego zauważyć. No i teraz to pytanie oczywiście można pociągnąć dalej. Po co to robią? Przecież można było po prostu planetę zająć i tyle. Jeszcze może jeszcze taka jedna kwestia, którą trzeba byłoby też w dywagacji, jeżeli chodzi o ten kierunek problematyki, wypowiedzieć, czy też zwrócić na to uwagę, to jest coś takiego. Ja usłyszałem to, usłyszałem i ostatnio jeden z widzów kanału napisał coś takiego: dlaczego bogowie ciągle walczą? Bogowie ciągle walczą o nas tu, o naszą planetę, skoro jest tyle miejsca w kosmosie. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie, ale właśnie tu się kryje właśnie być może dlaczego akurat u nas. Otóż rzeczywiście kosmos jest gigantyczny i jak wiemy, ostatnie dziesięciolecie pokazało, że nasz Układ Słoneczny nie jest jedynym, a jest jednym z miliardów, setek miliardów różnych innych układów słonecznych, a co za tym idzie, mamy też bardzo dużo potencjalnych planet, na których może istnieć życie biologiczne. Oczywiście nie na wszystkich rozwinie się życie inteligentne, ale z pewnością na co po niektórych. Pytanie jest na co których. To tutaj możemy się statystykami pobawić i powiem, że one są no, dosyć obiecujące, bo jeżeli weźmiemy sobie ostatnie obliczenia, które były wykonywane w roku 2013 przez NASA, ja wiem, NASA to nazi, to faszyści, Niemcy i w ogóle kłamcy i wyświetlają cały kosmos i tak. O tym też było już na kanale i będzie jeszcze, ale takie obliczenia wykazały, że jest około, tu mówi matematyka oczywiście sama, czyli jest to tylko czysta teoria, 8,8 miliarda planet zamieszkałych, czyli tam, gdzie istnieje życie, gdzie istnieje, powiedzmy, cywilizacja. Czysto teoretycznie. Potem to skorygowano oczywiście, bo mówi się, że najwyżej, no niektórzy, ja wiem, że widziałem jeszcze inne obliczenia, zależy jakie dane, co my weźmiemy jako punkt odniesienia, bo nawet jest jeden z takich rachunków, mówi o 100 miliardów światach, ale pozostaniemy przy tych 8 miliardach, prawie 9. No to w tym równaniu jest taka korekcja, która redukuje to do 1% tej liczby, która wyszła. No i tam wychodzi wtedy 88 milionów światów zamieszkałych. No gdybyśmy je jeszcze zredukowali, znowuż z tych, powiedzmy, że 1% będzie tylko zamieszkały z cywilizacją inteligentną, no to byśmy mieli 880 tysięcy zamieszkałych światów, czyli gigantyczną liczbę w naszym układzie. Mówi się tylko o naszej galaktyce, w naszym układzie galaktycznym, byśmy mogli powiedzieć, czyli jest gigantyczna ilość takich właśnie światów matematycznie. No cóż, nasze obserwacje astronomiczne nie wykazały emisji energii
bo spodziewamy się, że właśnie emisja energii by zdradziła cywilizacje technologiczne. My też emitujemy energię. Pamiętajmy, że emitujemy fale radiowe, emitujemy w szerokie spektrum elektromagnetyczne w kosmos i od około 100 lat, tak powiedzmy, ta bańka rozszerza się, czyli w promieniu 100 lat świetlnych mogliby ewentualnie jakieś potencjalne inne cywilizacje o nas się już dowiedzieć. Problem polega na tym, że te fale nie są gdzieś wycelowane i skoncentrowane jakąś wiązką wypuszczone w jakimś kierunku, chociaż takie doświadczenia też były. Ja już też o tym wspominałem, ale ogólnie po prostu się rozpraszają we wszystkich kierunkach i dzisiaj już wiadomo, że teoretycznie praktycznie nie ma szans, aby wśród tego szumu kosmicznego promieniowania, aby ktoś nas wykrył na podstawie tej bańki. Będzie to bardzo, bardzo trudne i nie wiadomo, czy te cywilizacje w ogóle w tym kierunku by myślały. Natomiast co innego, gdybyśmy skoncentrowaną wiązkę informacji wysłali, wtedy ewentualnie tak. I również odwrotnie, również gdyby oni wysłali do nas, również bylibyśmy w stanie takie coś odebrać. I powiem Wam, że ostatnio doszedł taki sygnał, wykryto w systemie planetarnym, już zapomniałem jego nazwy, ale dystans około 50 lat świetlnych, właśnie sygnał, który jest detektowany w tej chwili, radiowy, który pochodzi z planety, która okrąża ową gwiazdę, co jeszcze nic nie znaczy, że tam jest inteligentne życie, że jest inteligentna cywilizacja, ponieważ planety mają swoistą. Wykryto też już jakiś czas temu, że planety emitują swojego rodzaju taką własną jakby sygnaturę radiową. Ten sygnał rzeczywiście dziwny, jak potwierdzają ci, którzy go odebrali. Natomiast potrwa to jeszcze, zanim uda się ewentualnie znaleźć jakieś tam, powiedzmy, sekwencje tego sygnału, które wskazywałyby na jakąś inteligentną, na modulowany sygnał, na modulację, która by znowu wskazywała na jego sztuczne pochodzenie. To jeszcze oczywiście trwa, ale sam fakt, że takie sygnały potrafimy wyłapać, pokazuje, że nie jesteśmy wcale tacy źli, jakby się nam wydawało. I ten cały program SETI w poszukiwaniu innych za pomocą fal radiowych, może w samej idei na początku nie był jakiś taki specjalnie mądry, tak go nazwijmy, bo już fale są rzeczywiście no, ciężkie do wyłapania, są rozpraszają się i tak dalej. Natomiast w tej chwili wiemy, że właśnie dzięki temu, już jeżeli chodzi o komunikację, to być może o emisję energetyczną i sygnaturę energetyczną, której wielkość mogłaby zdefiniować istnienie takiej cywilizacji. Także tutaj poszukiwania cały czas trwają. I tu wracając jeszcze do tego właśnie zapytania, dlaczego właśnie bogowie walczą o taki właśnie, skoro tak jest, dlaczego tyle miejsca, a akurat tutaj. No bo właśnie takie planety mogą mimo wszystko być rzadkością. Właśnie pamiętajmy, że to jest nasze takie obliczenie, ale my na razie takie rzeczy nie wykryliśmy, czyli ten rachunek, czyli to równanie okazało się w praktyce niepasujące do rzeczywistości. A to oznacza, że takich planet, gdzie życie inteligentne jest być może, mimo że dużo, to jednak w skali galaktyki jednak mało i są one rzadko. I tym sposobem stają się cennym łupem dla, powiedzmy, jakichś innych zaawansowanych cywilizacji. Dlaczego stają się cennym łupem? To jest właśnie następne takie pytanie. Jeżeli ktoś myśli, że no, na przykład mamy jakieś złoża naturalne, jakieś pierwiastki na naszej planecie rzadkie i trzeba je zabrać, wydaje się to mało prawdopodobne. Kosmos jest gigantyczny. W kosmosie można znaleźć kruszce na różnych planetach, związki chemicznej pierwiastki w asteroidach, kometach, gdzie można sobie to, taka cywilizacja mogłaby bardzo łatwo ekstrahować stamtąd potrzebne jej materiały bez jakiejś potrzeby inwazowania, wdawania się w konflikt militarny z jakąś inną cywilizacją. Jest to po prostu bezsens. Więc musi być to coś innego. I teraz właśnie się zaczyna, bo cóż może być to innego? Więc tu są takie dwa komponenty, o których trzeba sobie porozmawiać. Jedna to jest przetrwanie własnego gatunku. To jest jeden komponent.
A drugi nie chodzi o minerały, nie chodzi o jakieś pierwiastki, o jakąś litosferę planety, tylko być może o jakieś substancje, które wydzielają nasze ciała. To jest druga taka możliwość i dlatego bylibyśmy ewentualnie kąskiem dla takiej cywilizacji. Gdyż nie wiemy tak naprawdę, co się tam w dalszym kosmosie dzieje, i może się okazać, że takie istoty jak my kiedyś dojdą do kresu swojego rozwoju biologicznego, kiedyś nie będzie można dalej się być może rozwinąć, lub też nasze ciała ulegną jakiejś degeneracji, gdzie naprawa ich, czy też przetrwanie gatunku będzie właśnie uzależnione od wprowadzenia jakiejś zupełnie nowej biologii do danej cywilizacji, jakiegoś zupełnie innego organizmu, który byłby lepiej dostosowany do życia, być może na zmieniających się warunkach ich macierzystego świata, do odnowy na przykład społeczeństwa. I wtedy takie przyjęcie planety, czy też przyjęcie naszych ciał, czy też wykorzystanie jego wzorca do naprawy mogłoby być celem właśnie wielkiego planu. I tu, w takim wypadku, próba jakiejś inwazji militarnej nie wchodzi w rachubę, gdyż ona zdegenerowałaby, zniszczyłaby właśnie te drogocenne ciała. Wyobraźcie sobie, że my wykrywamy obcych i próbujemy ich zwalczyć naszą bronią nuklearną, chemiczną i bakteriologiczną, niszcząc tu być może nasze struktury DNA i zagrażając całemu planowi. Więc taka cywilizacja prawdopodobnie zrobiłaby odwrotnie, starałaby się wykorzystać nasze struktury genetyczne do własnych celów. I teraz takie pytanie to od razu generuje, jaki rodzaj przeżycia gatunku wchodziłby w rachubę? Więc ja bym powiedział, że są dwa rodzaje przetrwania gatunku. Jedne to jest przetrwanie genetyczne, czyli jako gatunek genetycznie gdzieś trzeba przetrwać, a drugi rodzaj to jest neurologiczne przetrwanie, czyli ciało jest nieważne w jakiej formie, natomiast ważne jest to, co jest w środku, czyli byśmy to tak nazwali wstrzyknięcie duszy obcej do tego ciała i egzystowanie w nim, wykorzystanie tego materiału biologicznego do dalszego rozwoju. To byłby też, mógłby być ten wielki plan. Powiem wam, że to jest bardzo ciekawe, co pan Jakobs tu właśnie też mniej więcej jego właśnie myśli w tym kierunku idą, że być może chodzi o taki sposób przetrwania, ponieważ na pokładach tych wziętych osób są przede wszystkim przedstawiciele różnych gatunków, tak to przynajmniej wygląda. Są obcy jako w formie tych szaraków, są też owadzie istoty, czyli insektoidzi, jak i też osoby, które przypominałyby fizjologicznie jakiś rodzaj gadów i reptylów, czyli słynny reptylianie. On też ma swoje zdanie na ten temat, ponieważ też prowadził statystyki, ile tych owadów, ile tych szarchaków, ile tych reptyloidów tam na tych pokładach, gdziekolwiek by to było. Więc wynik jest naprawdę niesamowity. Najwięcej jest oczywiście szaraków, potem są reptyloidzi w bardzo małej ilości i większej ilości insektoidzi. Ciekawe, że te insektoidalne istoty, no, one wyglądają się, wiodą prym im wszystkim i właściwie one dowodzą i mają tam najwięcej do powiedzenia. I też z procedur wynika, że nie tylko są obcy zainteresowani naszymi płynami ustrojowymi, ale też często są nam wyoperowywane jakieś elementy technologii, tak zwane implanty,
których cel i przeznaczenie nie jest nam znany. Ale to wszystko wygląda na to, że jest związane z naszymi ciałami, czyli ta teza, jakby nasze ciała miały coś, co jest im potrzebne, jest bardziej logiczna niż jakieś minerały, czy w ogóle jakieś takie właśnie naturalne surowce jakiegoś świata. Tu można się dywagować, do czego nam te nasze ciała potrzebne są, ale mi się wydaje, że przetrwanie chyba byłoby najbardziej, jakby największą motywacją takich obcych, no bo trudno nam byłoby sobie wyobrazić, jaki zysk by z tego mieli materialny, kiedy ich pojazdy, ich sposób interakcji z nami jakby sugeruje, że na pewno nie są to materialiści, owe insektoidy, przynajmniej nie ma takiego wrażenia, że oni zbierają jakieś dobra. Na pokładzie jest tylko zawsze to, co jest absolutnie potrzebne do wykonania zadania, nic poza tym. Także oni nie zbierają jakichś rzeczy, kupę różnych gadżetów, których nie potrzebują, tak byśmy to mogli sobie wydedukować. I de facto jest takie zauważenie, że czym człowiek bardziej rozwinięty spirytualnie i duchowo, tym mniej rzeczy ma, tym mniej posiada, bo bogactwo właśnie nie polega na zbieraniu różnych elementów, jakichś rzeczy, których tak nie będziemy mogli z sobą wziąć w podróż do wieczności, a rozwój właśnie tutaj intelektualno-duchowy jest właśnie tym naczelnym jakby napędem do rozwoju. I prawdopodobnie to jest coś, co możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć. Natomiast jeszcze byłaby taka możliwość, że oni po prostu mogą w jakiś sposób hodować nas za pomocą właśnie tych naszych płynów ustrojowych, jakąś zupełnie inną rasę. Tak wygląda właśnie owa hybrydyzacja, czyli być może zamiana społeczeństwa z czasem, lub też wyhodowanie jakiegoś gatunku, który gdzieś jakąś planetę być może zasiedli gdzieś tam. Jakieś sterowane społeczeństwo być może, w których jakąś utopię, która rozwinie się technologicznie i podąży swoim własnym rozwojem, ale ominie ją coś takiego jak nas, czyli wojny, jakieś takie destruktywne historie, po prostu, czyli jakby pchnięcie, wygenerowanie jakiejś cywilizacji, dania im takiego na starcie już dobrej pozycji, bez pozostawienia ich samych sobie i różnych narażeń na różne konflikty, które spowodują zacofanie i destrukcję rozwoju cywilizacji. To jest właśnie taka możliwość. I dlatego no, ta inwazja może mieć wiele różnych jakby stron medalu, tak byśmy to nazwali, ponieważ jak dotąd nic nam się, przynajmniej nie widzimy, żeby nam jako czy porwanym, czy wziętym coś się specjalnego stało z tego powodu. O wiele gorzej dzieje się z naszą planetą. To, co się na niej dzieje, to całe zatrucie. Tutaj są różne też, ja nie chcę teraz wnikać, kto to truje i dlaczego my trujemy, ale de facto jest takie, my zużywamy bardzo dużo energii. Energia generuje odpady. Zobaczcie sobie, jak było kiedyś za komuny w Polsce. Ja to pamiętam, nie wiem, czy wy jeszcze to pamiętacie, niektórzy może tak, kiedy szło się do sklepu z własnym słoikiem, czy bańką, kaną tak zwaną, czy kanką po mleko, lub słoikiem po śmietanę, gdzie lało się, pani w sklepie lała z wielkiej bańki śmietanę do środka i też mleko do bańki i się płaciło, wychodziło z własnym, a nie się kupowało w butelkach, plastikach i tak dalej, i tak dalej. Mamy gigantyczny problem z tym, coraz większe śmieci na naszej planecie, wszędzie, gdziekolwiek idziemy, śmieci na ulicy, śmieci, ciągle mamy problemy z tymi śmieciami, my sobie zaśmiecamy, niszczymy tym plastikiem całe środowisko. Wątpię, żeby obcy mieli taką potrzebę zaśmiecić nasz świat. I tu jest też właśnie, też można z tego wnioskować ich sposób zachowania, że być może chodzi nie o naszą planetę, tylko o jakąś inną, na której jakiś świat jest tworzony, gdyż oni nie angażują się politycznie, ani jakieś socjalne problemy obcych nie interesują. Następna taka
Jest ciekawostka, to jest też taka, że według mnie, gdyby jakaś fizyczna ingerencja miała nastąpić tych istot tutaj, to tylko w wypadku, kiedy byśmy naszą planetę zagrozili tej planecie w sposób taki, że groziłoby to destrukcją naszej biosfery. Wtedy na pewno podejrzewam, że taka cywilizacja po to, ponieważ ich plan wtedy po prostu upadłby, więc oni by prawdopodobnie zaingerowali. I tutaj przechodzimy do takiego ciekawego tematu o manifestacjach tych obiektów. Czy nie jest to już jakaś ingerencja, kiedy one się manifestują? Ale to za chwilę. Ja powiem wam, że zrobimy krótką przerwę. Nie dlatego, że ja gdzieś muszę wyjść albo coś, tylko że jak widzę, bateria się wyczerpała. A ja nadaję dzisiaj z baterii, dlatego że nie chciałem tutaj przedłużać tej dywagacji. A znacie mnie, że to się może pociągnąć, to sobie zawsze tą baterią to ograniczam, ale jeszcze chciałbym coś powiedzieć, a bateria się tutaj właśnie czerpie, więc za chwilę ja włożę sobie nową i lecimy dalej z dyskusją. Dobra, wracamy, bateria wymieniona, możemy kontynuować. Więc skończyliśmy na tym, że mimo wszystko, mimo tego próby, czy też mimo, że wszystko dzieje się w sposób bardzo tajemniczy, nazwijmy to, w sposób taki, w którym my nie zdajemy sobie sprawy, że w ogóle to się dzieje, to jednak zauważamy dziwne manifestacje na niebie, w postaci różnych obiektów, których nie potrafimy zidentyfikować. I to nie są tylko manifestacje, które obserwuję ja, wy, jakiś grzybiarz chodzący po lesie, czy rolnik skądś tam z jakiegoś końca świata i tak dalej. Nie. Widzą to najróżniejsi ludzie z wszystkich sfer społecznych. Ba, mamy obserwacje radarowe, mamy obserwacje pilotów i ludzi związanych z ruchem lotniczym, także nie są to jakieś mrzonki, nie są to jakieś tego typu, nazwijmy to, historie, które można byłoby tak łatwo odrzucić i powiedzieć, że się komuś coś zdawało, komuś coś tam się pokręciło, komuś się coś przywidziało. Tego jest zbyt dużo, aby można było to ignorować. I teraz słuchajcie, też powstaje pytanie, dlaczego tak się dzieje, skoro obcy nie ujawniają się, a jednak widzimy, my zauważamy ich po prostu co jakiś czas. Problem jest taki, że być może są to błędy obcych. To jest właśnie też, ja się z tym, też z tą hipotezą zetknąłem już jakiś czas temu. Rzeczywiście się zastanowimy, to pamiętajcie, że nie ma techniki perfekcyjnej. Nigdy nie można wszystkiego przewidzieć, zawsze coś się może wydarzyć i być może te manifestacje tych obiektów, kiedy one nagle stają się widoczne, są to być może ich błędy w wykonaniu, czy też defekty ich, powiedzmy, urządzeń, czy czegokolwiek, czy te takie właśnie przyczyny natury technicznej, które powodują, że ta manifestacja staje się widoczna. Wyobraźcie sobie, że taki obiekt w jakiś sposób potrafi utrzymać niewidzialność dla nas. My to już staramy się naśladować. No, w pewnym sensie można było to powiedzieć, kiedy próbujemy, przynajmniej armia wprowadza do użytku samoloty trudno wykrywalne, wcześniej nazywane samolotami niewidzialnymi. Chodzi tu oczywiście o niewidzialność dla systemów detekcji. Aczkolwiek powiem wam, że są prace prowadzone nie tylko, żeby detekcja urządzenia, powiedzmy, nie były w stanie zauważyć jakiegoś obiektu, czy to statku, czy samolotu, czy jakiegoś czołgu, ale również oko obserwatora. Także takie doświadczenia też trwają. Ja myślę, że jak dotąd pokonaliśmy tego typu problematykę, jeżeli chodzi o urządzenia techniczne, nic nie wygląda na to, żebyśmy nie byli w stanie naszych oczu w jakiś sposób, naszego zmysłu wzroku w jakiś sposób, powiedzmy,
oszukać. Także to w tym kierunku idzie i być może ta technologia, którą obcy dysponują, nie zawsze jakby funkcjonuje. Powód może, różne tego mogą być powody, poprzez różne defekty lub niedoskonałość techniki, chociaż tu można byłoby się z tym spierać, jak to niedoskonałość, taka stara cywilizacja niedoskonała, ale zobaczcie, że my tutaj w naszej przestrzeni wypełniliśmy nasz świat, naszą przestrzeń falami elektromagnetycznymi, czy to w postaci fal od telefonów komórkowych, fal radiowych, fal radarowych i wszelkiego rodzaju komunikacji sieciowej, wszechobecnej, sygnałów telewizyjnych, satelitarnych i terrestrycznych i tak dalej. Mamy nasycenie bardzo duże takimi sygnałami i kto wie, czy właśnie te o zmiennej częstości sygnały, którym bombardowane jest niebo, czasami nie uchylają tą, nie są w stanie przeniknąć przez tą zasłonę lub ją po prostu na jakiś czas wyłączyć, czy też w jakiś sposób jej funkcję, wpływ na jej funkcję, i to powoduje, że on, taki obiekt jest nagle widoczny przez jakiś czas. I zobaczcie, że jeżeli on się zrobi widoczny, my widzimy coś, tam błyskawicznie przyspiesza i gdzieś tam znika, albo nagle znienacka błyśnie i nie ma go, tak jak oni się zorientowali się, że są widoczny. Czyli to mogą być błędy, to świadczyłoby o technologii, która również nie jest perfekcyjna, lub nasza technologia zbliża się do momentu, w którym będziemy w stanie właśnie takie fenomeny wykrywać, jeżeli już może nie jesteśmy w stanie tego dokładnie, wiem, to jest jedna taka rzecz. Z drugiej strony jest wiele błędów, które powstają w wyniku wzięć. To jest też ciekawa taka, taki obszar, na których no czasami gdzieś tam w tych relacjach one się pojawiają, ale jeżeli je do kupy wszystkie weźmiemy, nagle okazuje się, że tych błędów jest sporo. I na przykład taki błąd, jeden z podstawowych błędów, jaki obcym przechodzą przez palce, nazwijmy jest, to jest, że wzięty człowiek, który z powrotem jest przywożony na miejsce wzięcia, jest na przykład wysadzany nie w tym samym miejscu, tylko parę kilometrów wręcz czasami od miejsca wzięcia. Są przypadki, w którym osoba miała ubranie nałożone odwrotnie. To jest też błąd, który po prostu, jeżeli ktoś jest, powiedzmy, w jakiś sposób obezwładniony, wzięty, wymazana jego pamięć, zainstalowany z powrotem w naszej tutaj przestrzeni i nagle budzi się i ma odwrotnie piżamę nałożoną, więc jest błąd w wykonaniu, jest, zacznie się zastanawiać, co się, co już się stało, co może znowuż całą operację pokrzyżować wręcz, więc takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, jeżeli wykonują jakąś tajną operację. Jednak takie coś się dzieje. Też był przypadek, w którym jedna pani została sprowadzona z powrotem, ale nie do środka do domu, tylko na zewnątrz, przed drzwi własnego domu, na własnym terenie i obiekcie, gdzie musiała włamać się do własnego domu, rozbijając jakimś kijem, wybijając szybę w drzwiach tarasu, ponieważ musiała wejść do środka. To jest też błąd obcych. Też jeden z takich ciekawszych błędów, który wręcz niesamowity był, a który znowuż pozwalał wniknąć bardziej w tą strukturę tego, co się tam dzieje, to był, kiedy w czasie operacji, tak to nazwijmy, gdzie obcy próbowali chirurgicznie coś zainstalować w jednym z wziętych, jeden z tych obcych chwycił skalpel, ofiara właśnie wspominała o tym incydencie, że on chwycił ten skalpel, ale odwrotnie, nie za rączkę, tylko za ostrze i skaleczył się w kciuka, wbił sobie to ostrze w kciuk i patrzył takim zaszokowanym, co się stało nagle i też na początku się tam wśród nich zamieszanie zrobiło, musieli tego obcego odstawić i tak dalej, czyli ten
te istoty, mimo że są powiedzmy podobnież perfekcyjne, jednak okazuje się, że jest cała pewna ilość sytuacji, w których one jakby tracą koncept. Aczkolwiek, jeżeli byśmy sobie zaczęli znowu z matematykę użyć, tymi statystykami zaczęli obracać i byśmy te wszystkie błędy sobie wyliczyli kompletnie, jakie są dostępne, jakie my zauważyliśmy, jakie dotarły do nas i podzielili na ilość przypadków, to się okazuje, że te błędy są, mimo że przypadki rosną, więcej ich, takie fale, mniej i więcej, ale w sumie było ich więcej, a ilość błędów taka sama, to by oznaczało, że w skali zjawiska błąd się zmniejsza. I to jest też ciekawą informacją, ponieważ taka informacja daje nam do jakby umożliwia nam stwierdzenie, że obcy reagują na to i starają się te błędy wyeliminować, że zdają sobie sprawę z tych przypadków i próbują zmniejszyć ilość w sobie właśnie taką znaną konsekwencją. Też zachowanie owych, powiedzmy, szarych na pokładzie, którzy właśnie są odpowiedzialni za większość procedur i zabiegów. Bardzo rzadko wykonuje to owad, też się zdarza, przeważnie on tam tym dowodzi. To wygląda, że one jakby pracują z taką obojętnością emocjonalną i za bardzo się też nie przejmują, jeżeli coś się stanie, a konsekwentnie starają się ten błąd w swoich taki dziwny, specyficzny sposób naprawić. Na pokładach doszło też do bójek z obcymi. To też jest bardzo ciekawe, kiedy obcy zostali kopani, uderzani, popychani, przewracani, w jednym wypadku nawet pogryzieni przez jednego z delikwentów, nazwijmy to. I mimo że oni go opanowali, że nie robili sobie z tego nic, to znaczy w czasie takiej akcji nastąpiła między nimi jakby konsternacja dokładnie, ale bardzo szybko oni konsekwentnie jednak na końcu obezwładnili tego, powiedzmy, wziętego ofiarę i swój proceder dokonali, chociaż są wyjątki, gdzie przerwane to zostało. Być może jest to, ma to związek z szkodami, które ów delikwent im tam wyrządził i pokrzyżował plany, bo też są ucieczki z takich stołów, bieg przez taki obiekt, przewracanie różnych rzeczy, popychanie, przewracanie tych obcych i tak dalej. Także te przypadki są też notowane. Także widzicie, mamy tutaj niezwykle ciekawy obraz, który wynika ze zbioru tych wszystkich informacji, natomiast on nie pokazuje nam nadal celu owej, nazwijmy to, inwazji. W tej książce autor jest przekonany, że ma to na celu wymianę społeczeństwa naszego, z tym, że jest to plan bardzo długoplanowy. Taka wymiana społeczeństwa może trwać parę generacji, bo to jest moment, w którym my nie zauważymy tej zmiany. Po prostu coraz bardziej zacznie się nasz świat transformować, aż większość z naszych współlokatorów okaże się w jakiś sposób, nazwijmy to, spokrewniona, czy też zmodyfikowana genetycznie z tamtymi istotami. Jeszcze jest taka ciekawostka na przykład, że owe hubrydy, ponieważ występują w postaci męskiej i żeńskiej, czyli w dwóch wersjach, tak jak i my, chociaż zobaczcie, że nasz świat w tej chwili tutaj już trzecią wersję wprowadza oraz czwartą, w których jednostka sama określa się, raz jest taka, raz jest owaka, także takie rzeczy też się dzieją, ale oni występują w dwóch wersjach, natomiast nie rozmnażają się między sobą. Nie z tego powodu, że jest to technicznie niemożliwe, tylko po prostu ta praca
nad tym fenomenem i zbiór informacji właśnie od tych samych różnych hubrydów mówił, że po prostu oni tego dlatego nie robią, ponieważ rozmnażanie między nimi samymi nie miałoby sensu i byłoby kontraproduktywne do wielkiego planu. Można sobie wyobrazić, dlaczego kontraproduktywne, ponieważ chodzi o to, żeby te geny ewentualnie, jeżeli nasz, powiedzmy tutaj, logika idzie tym tokiem, którym myślimy, że jest prawidłowa, to oczywiście te geny musiałyby się rozprowadzać dalej w następnym osobniku naszej rasy, a nie w osobnikach z ich własnej produkcji, tak nazwijmy. Dlatego nie miałoby to sensu, co jest pewną taką jakby logiką. No i na koniec jeszcze może taka kwestia, czy to się cały czas jeszcze dzieje, bo ja też się z takim czymś spotkałem, że tak, to było pisane parę lat temu i w 60., i w 70., i w 80., i w 2000., i teraz niedawno było, w 2015 i 13., kiedy ta książka była wydana. Co teraz z tym? Czy cisza? Więc według pana Jakobsa dzieje się to cały czas. Ten program nie został zatrzymany w jakiś sposób. Cały czas są tego typu incydenty, co świadczy o tym, że oni konsekwentnie wdrażają ten swój plan. Jak to się dla nas skończy, nie wiemy. Ja powiem wam, że ostatnio mamy ruchy społecznościowe, wędrówkę ludów. Zauważcie, że jest wielkie przemieszanie się ludności. Niektórzy widzą pewien związek właśnie z tego typu historiami, gdyż inni ludzie, inne inkarnacji, innego wyglądu powodują pewne oswojenie się z obrazem obcych, aczkolwiek nie tych obcych, ale obcych jako z innych, powiedzmy, szerokości geograficznych napływających do nas ludzi, co znowuż ułatwiałoby ewentualnie takim właśnie hybrydom się wmieszanie między nami, ponieważ nasze oczy by się przyzwyczaiły do innych i byśmy tak za bardzo nie zwracali uwagi na ktoś, kto zdeczko lekko inaczej wygląda. Ja sam, będąc jeszcze małym chłopcem, pamiętam tu, gdzie mieszkałem w Gdańsku, na ulicy raz widzieliśmy murzyna, tak wypowiem, ja się nie boję tego słowa. Widzieliśmy murzyna i to nie jeden raz, co jakiś czas był widoczny, gdzieś tam przejechał albo tramwajem, albo przeszedł ulicą i o tym się opowiadało w domu. I cała nasza dzielnica wiedziała, że przeszedł murzyn przez naszą dzielnicę, albo że przejechał tramwajem. Wszyscy o tym wiedzieli, bo wszyscy go widzieli. On nie miał szans się do ukrycia, cokolwiek by nie było, nie miałby szans się schowania gdzieś w tłumie. Natomiast dzisiaj już jest to zupełnie inaczej i my tych właśnie rzeczy nie zauważamy. Także taka synergia takiego swego rodzaju mimikry mogłoby sprzyjać takiemu właśnie procederowi. Ja powiem jeszcze, że niektórzy też twierdzą, że on jest wywołany przez właśnie owych po to, aby im ułatwić zadanie. No tu się można oczywiście z tym sprzeczać, czy tak jest, czy nie. Mamy teraz inwazję choroby, wirusa, który spowił jakiegoś tajemniczego, w tajemniczy sposób się na całą planetę rozprzestrzenił. Też jest on, próba jego likwidacji jest za pomocą różnych środków chemicznych w postaci szczepionek. Tu wstrzykujemy sobie masowo. Jest cała masa przeciwników tego procederu, ale też cała masa zwolenników tego procederu i też niektórzy widzą w tym też ewentualną możliwość ingerencji właśnie jakichś obcych w tym kierunku, ponieważ miano wykryć w tych szczepionkach różnego rodzaju substancje, czy też jakieś dziwne twory, o których na pewno słyszeliście, które podobnież, ja nazwę to podobnież, dlatego że wiecie, pamiętajcie, internet zawsze potrzeba byłoby jakiejś neutralnej weryfikacji takich wiadomości i okoliczności, w których te próbki zostały wykonane, zbadane. Ja wiem, że to zabrzmi, niektórzy mogą powiedzieć, ależ nie, to ktoś to pokazał, to jest absolutnie wiarygodne i tak dalej.
Nauka i takie historie rządzą się swoimi prawami, wiarygodnie czy niewiarygodnie. Gdyby tak wszystko miało wiarygodnie, to myśmy wszystkim wierzyli na słowo, nie potrzebowali nic takiego, ale tak nie jest. Ja nie mówię, że tak, ale trzeba być i w takim wypadku ostrożnym. Ja powiem wam tylko jeszcze na zakończenie, jeżeli chodzi o właśnie różnego rodzaju implanty i takie historie. Jeżeli miałby związek być z ową wirusem, to powiem wam, że tutaj w Niemczech jakiś czas temu było ogłoszenie o wycofanie milionów dawek z obiegu, ponieważ były czymś zanieczyszczone. Coś się w nich dostało bliżej nieokreślonego. Tam któraś agencja wymieniła, czym było to zatrute. Ja już nie pamiętam dokładnie czym, jakim toś tam wymieniono nazwę chemiczną. Czegoś było, coś się tam dostało. Ja się też zastanawiałem, jakim cudem się to tam dostało i czy. Właśnie, to jest pytanie, kto to zauważył i dlaczego to wycofano, skoro miałoby być to od strony, powiedzmy, producenta w jakiś sposób zainicjowane. Więc to są takie, zaczynamy się poruszać w sferze domysłów, w sferze hipotez, których nie jesteśmy w stanie zweryfikować. I to, tu się właśnie to koło zamyka. Tu zamyka się to, jeżeli chodzi. Jeżeli byśmy chcieli rozwikłać ten nieuchwytny, czy też rozwiązać problematykę tego nieuchwytnego problemu, jakim są obcy oraz związane z nimi różne dziwne manifestacje na niebie dziwnych obiektów i cała ta zagadka. Nie mamy takich możliwości na razie. My możemy próbować, możemy zbierać informacje, to jest jedyną broń, jaką na razie mamy. Możemy tylko liczyć, że nasza technologia, która coraz bardziej się rozwija, może, to jest jedyna szansa na pokrzyżowanie tych event, pokrzyżowanie, tak, nie wiemy, czy jesteśmy w stanie pokrzyżować, czy nie, czy takie chęci byłyby, gdybyśmy to wykryli, ale uważam, że zbliżamy się do momentu, w którym stajemy się jako gatunek bardzo technologicznie zaawansowany. I jestem ciekaw, jaka byłaby reakcja właśnie tych wszystkich systemów i rządów, gdyby nagle się okazało, że oni sami również niestety, czy stety, są przez owych obcych tak samo zagrożeni i traktowani jak każdy z nich obywatel. Mielibyśmy wtedy sytuację, kiedy pojawiła się jakaś nadrzędna instancja i dokonała tak zwanego resetu wszystkich wobec tej wyższej substancji potraktowałaby jednakowo. Być może byłby to wtedy moment, w którym byśmy zrozumieli, że nasze niesnaski i konflikty nie mają żadnego sensu wobec takiego stanu rzeczy. Także taki kryzys w takiej skali miałby być może tą dobrą stronę, że wreszcie byśmy nasze ego odrzucili i zrozumieli, że niebezpieczeństwo z zewnątrz dla naszego całego gatunku jest o wiele bardziej niebezpiecznym procederem, którego należy się przeciwstawić we własnym interesie. Inaczej żaden nasz konflikt indywidualny między nami nie będzie miał sensu, ponieważ zostanie przez ową instancję, przez ową inteligencję zrezetowany, czyli zdegradowany do poziomu funkcji, którą owi obcy będą chcieli nam narzucić. I tymi słowami kończę tą dyskusję, tą dywagację. Napiszcie, co o tym sądzicie. Ja jestem też ciekawy waszych opinii ogólnie do tej tematyki, także nie wstydźcie się. Pamiętajcie, że mamy kanał Podróżnik, na którym, czy stronę Podróżnik, na którym można swoje przemyślenia zamieścić. My je chętnie upublikujemy, dotyczące różnych tematyki, między innymi również tej tematyki. Będziemy się bardzo cieszyć, jeżeli właśnie takie wasze dywagacje zostaną tam zamieszczone. Także rozwinęłoby to nie tylko stronę, ale też poszerzyłoby nasz zasób wiedzy, ponieważ jak stare przysłowie mówi, co dwie głowy, to nie jedna. Na dzisiaj wystarczy. Ja żegnam się z wami. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.